że Pan nam czysta, że Pan nam czysta, porodziła Syna. Chrystus się rodzi nas, a rodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, pytania klękają, cuda, cuda ogłaszają. Panie Burmistrzu, Radu, Szanowni Państwo, trochę przykro mi takie słowa w okresie świątecznym kierować, ale nie pozostawiono mi tutaj jakby wyjścia. Moim zdaniem ten budżet jest kpiną, ponurym żartem mieszkańców miasta i gminy Wasilków. Będzie to budżet, który latami będą spłacać przyszłe pokolenia. Panie Burmistrzu, obejmował Pan gminę z zadłużeniem na poziomie 7 milionów, mówiąc, jakich olbrzymich błogów narobił w gminie poprzednich przez 22 lata. 8. Chyba, okej, 7 z hakiem. Mniejsze od nich. Jak jest Panu trudno z tego powodu, a swoją 4-letnią kadencję chce Pan zamknąć zadłużeniem prawie 18-milionowym. Brawo, jest to wzrost o 150%. W mojej ocenie jest to Pańska jawna hipokryzja i podwójne standardy, do których już nas Pan zdążył przyzwyczaić. Gdy obcinał Pan z radnymi wspólnego dobra dotację żłobką, gdy podnosił podatek od nieruchomości i środków transportowych, twierdził Pan, że tak trzeba, że tego wymaga gospodarność, że nie możemy zaciągać kredytu. Gdy zaś przyszło do promocji własnej osoby, nie miał Pan skrupułów, by wydać po kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie Pańskich prywatnych, ale publicznych pieniędzy na długopisy, torby i inne gadżety z napisem Mirosław Bielawski, burmistrz Wasilkowa. Gadżety, które waloru promocyjnego dla Wasilkowa nie mają wcale, a które zastosować można tak naprawdę do jednego celu, do kampanii wyborczej. Wydane teraz przez Pana kalendarze, moim zdaniem są, przykro mi to też mówić, ale nieporozumieniem. Czy Pana zdaniem Wasilków naprawdę nie ma żadnych atrakcji turystycznych? Czy największą atrakcją Wasilkowa do pokazywania w kalendarzu wydanym za publiczne pieniądze jest Pan i Pana radne? Gdy przyszło do planowania inwestycji w roku wyborczym, okazało się znowu, że sky is the limit, nie mam ograniczeń. Znaczenie nie ma jakiekolwiek planowanie długofalowe, ale tu i teraz w końcu idą wybory. Trzeba dotknąć, czego się da. Wikłanie się w budowę basenu na 10 miesięcy przed wyborami jest niepoważne, niegospodarne i nieodpowiedzialne. Pakuje Pan w przyszłym roku ponad 1 000 000 złotych w inwestycje, której może nie chcieć kontynuować przyszły samorząd i być może nowy burmistrz. A co tam? Niech się potem martwią, skąd wziąć kolejne 17 milionów na Pańskie łańskie fantazje. Panu być może wydaje się, że jest wieczny, że miasto, gmina i pieniądze są Pańskie, ale długi w końcu będą spłacać inni z kieszeni mieszkańców Wasilkowa. W mojej ocenie ten budżet jest nie do zaakceptowania. Ja będę głosował przeciwko, ale pomimo tego mam do tego budżetu 2 wnioski. Pierwszy, one są niezależne od siebie. Pierwszy o wpisanie 30 tysięcy złotych na wytyczenie sieci szlaków rowerowych w gminie Wasilków, tak zwanej strefy MTB, co deklarował Pan pisemnie przed drugą turą wyborów. I drugi wniosek, niezależny od pierwszego, o wykreślenie z budżetu na 2018 rok inwestycji budowy krytej kopalni w Wasilkowie. Dziękuję. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej został złożony wniosek Pana Radnych, Pana Kozłowskiego i Pana Chabonia, aby w budżecie na rok 2018 zamiast remontu ulicy Zacisznej na Podgórcach została zrealizowana inwestycja ulica Słoneczna i Pola w Jurowcach. Ja jako radna Nowodwórc sprzeciwiam się tej zamianie. Uważam, że mieszkańcy ulicy Zacisznej mają tak drogę w tak złym stanie, że remont tej nawierzchni jest konieczny. Mieszkańcy mieszkają tam już kilkanaście lat i chyba nadszedł czas, aby tą ulicę wyremontować. Dziękuję bardzo. Tak jest. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej mieszkańca oraz w tym jest przedstawiciel pani Grażyna Krzysztawo.
mieszkańcy właśnie tej miejscowości, którzy mieszkają przy tych ulicach, tam bożnych jeszcze, chcieli skorzystać z inicjatywy lokalnej. To takie narzędzie, które śmietali. Tutaj inicjatywa lokalna polega na tym, że partycypują mieszkańcy. Mieszkańcy do tej inwestycji pieniążki. Jeżeli jest możliwość, proszę ujęcie też ulicy Zacitej, ulicy Polnej i Słonecznej w Wyrobcach, bo tam są zakłady pracy. Ja komentowałem już na Komisji Infrastruktury, tak samo argumenty były miesiąc wcześniej, na poprzedniej sesji, więc nie będę się powtarzał, ale były jednoznaczne argumenty. Dlaczego płacimy tak duże tu mieszkańcy elektrycznej opłaty za kanalizację ściekową, licznych poborów wody, a odbiorów ścieków się nie zgadza, że przez tyle lat bardzo dużo dopłacaliśmy do kanalizacji. W Biurowcach nie trzeba dopłacać, tym bardziej mieszkańcy Biurowiec chcą dołożyć do tej inwestycji. Dlaczego w tą stronę nie idziemy? Tam to jest droga, to jest zamknięte osiedle tylko dla mieszkańców. W Biurowcach to jest do kolonii, do bocznych ulicy, które jeszcze powstaną, bo tam jest ogromny teren. Dlaczego w tym kierunku nie idziemy? Tam jest naprawdę trudno, ostatnio było... Tam też 15 lat poczekają. Tak. Momencik. Na razie ja mówię, proszę... A to proszę nie komentować. Ja tutaj prowadzę obrady także. Mówię, przepraszam bardzo. Mieszkanka... Przepraszam, wyjaśnię, że sam. Przepraszam Państwa, bo jest tak. Ja Państwu udzielę głosu, bo Państwo po prostu przyszli się tutaj też i w tym punkcie udzielę Państwu głosu, tylko żeby była zachowana jakaś kultura dyskusji, to odzywam się dopiero po udzieleniu przeze mnie głosu, dobrze? Dziękuję. To co chciałem powiedzieć, że tam są bardzo trudne warunki, mówiłem, że niektórzy mieszkańcy to dzieci do szkoły na plecach noszą, żeby samochody stawiali, bo nie można dojechać. Więc nie wiem, znam sytuację zacisznej, znam bardzo dobrze, z poprzedniej kadencji jeszcze, nie? I mówimy o uczciwości, jeżeli część Państwa było, o co chodziło z uczciwością. To trochę dziwne, że tam dokładamy pieniążki, jeszcze Wam nagrodę będziemy ulicę robić, a tutaj, gdzie mieszkańcy chcą dołożyć pieniążki, to tego nie robimy. Możemy zrobić dwie ulice, mi to obojętne. No właśnie tak. Możemy zrobić dwie, niech będzie i zaciszna, ale niech będzie inicjatywa lokalna wykorzystana. Te narzędzie, jak daliśmy mieszkańcom to narzędzie uchwały tak inicjatywą lokalną, to dlaczego z tego nie skorzystać? Proszę bardzo, może być i zaciszna, ale zróbmy i tą ulicę, jeżeli mieszkańcy chcą dołożyć. A odnośnie budżetu, to też się obawiam, że mocno zaciągnięty kredyt będzie, że na następne lata po ścianach będziemy. Ja mówię o inwestycji na przykład, które jeszcze nie są objęte, a droga Ślachowskiej-Osobicza. To jest mała obwodnica Białego Stoku, gdy mamy już tyle lat, już trzy kadencje jest, mówiąc szczerze, na tej sali cały czas mowa o tej drodze i nie jest zrobiona. Jeżeli teraz tak zaczniemy długi, kto ma da gwarancję następnej kadencji, że zaciągną długi na tą drogę? Żadnej gwarancji nie ma. Teraz bierzemy bardzo duże kredyty i jesteśmy po ścianie. Zrobimy i później co? Nie ma luzu żadnego, jeśli chodzi o możliwość jakichś następnych inwestycji. Będziemy tylko, jak mówią niektórzy, wegetarać. Nie jestem za tym, żeby Państwo tam tej drogi nie zrobić, bo znam tę sytuację, wiem jak to wygląda, ale jeżeli to zróbmy i wyrobce. Odnośnie budżetu, tu mówię, 17 milionów, to jest bardzo duże, bo tam jeszcze mamy w budżecie 500 plus, które nam sztucznie podbija sam... Tak. Ale to tak wygląda. Ja się obawiam, że zaciągamy kredyty, a nie będzie możliwości sobie na drogi się po sobie. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Burmistrzu, popatrzę, że chcemy głosować za budżetem, to nie chcemy ulicy Grzelińskiej, a to zrozumiałem. Pan nas obraża. Normalnie Pan nas obraża. Ulica Grodzińska to u każdego radnego było w programie wyborczym zapisana pierwsza sprawa ulica Grodzińska. Już mija trzeci rok i jeszcze żeśmy zostawili tutaj kawałek. A gdzie reszta? Cały czas się dopominamy. Gdzie reszta?
Nie było takiej rady, żebyśmy byli dogrunani. A pan teraz mówi, że nie zarządzamy budżetem, to nie chcemy Grudzieńskiej ulicy. Niepoważne to jest, panie burmistrzu. Niepoważne to jest. Ja panu mówiłem w zeszłym roku przy budżecie, że budżet jest nierealizowalny, chociaż panu tego życzę. Jeżeli chodzi o ten budżet, on jest, proszę pana, nierealizowalny. Chociaż ja panu życzę, żeby pan to zrealizował. Ale na litość boską. Bądźmy poważni, nie róbmy z budżetu sobie akcji wyborczej. No bo dzisiaj to jest akcja wyborcza. Robimy basen? Basen nie będzie basenu w Gasikowie. Chociaż ja bym bardzo życzył sobie, żeby. Nie będzie, nie stać jest Gasikowa na basen. Nie będzie basenu w Gasikowie. Nie stać jest Gasikowa na basen. A poza tym jest taka sprawa. Jeszcze chodzi o ścieżkę rowerową. Panie burmistrzu, nie wiem, co to jest za ścieżka rowerowa. Ja oglądałem plan ścieżki rowerowej u pana Walickiego, więc on wyglądał zupełnie inaczej. To była ścieżka rowerowa odniesiona na lewą stronę, obok drogi rowerowej. W tej chwili zwężamy jezdnię i kładziemy kontur na ścieżkę rowerową. Co to jest za ścieżka? Przecież ta ścieżka rowerowa, zrobiona w jezdni, prawie że w osi jezdni, to jest niebezpieczeństwo, to jest szaleństwo. Jak to tak? Ulica jest i zwężamy ulicę i robimy ścieżkę rowerową. Ja wiem, można wszystko zrobić, tylko panu, to jest inwestycja na lata. Na lata. I my na lata organizujemy ludziom niebezpieczną drogę. 7 metrów jest nie wystarczy. Panie burmistrzu Bujwicki, a dlaczego w Sokółce, gdzie można było to poszerzane zostały ulicy? Gdzie tylko można było? Bo ruch jest duży. Ruch nie zmniejszy się w przyszłym roku. Ruch się zwiększa. A my tutaj tniemy sobie ulicę główną arterię, tniemy, dajemy 7 metrów, bo się kwapki liną. I dajemy ścieżkę rowerową. Nie rozumiem tego zupełnie. Ale nie tylko ja nie rozumiem. Nie rozumieją tego też mieszkańcy. Co to za ścieżka? Wie pan, można by dużo na ten temat mówić. Ja życzę panu burmistrzowi realizacji tego budżetu. Aczkolwiek wiem, że to jest nierealny budżet. Dziękuję bardzo. Ja tylko tak chciałem powiedzieć, że panie Kazimierzu, z wielkim szacunkiem, jest pan specjalistą od budowy dróg. Trzeba się przejechać i zobaczyć, jak idzie dalej ścieżka rowerowa. Dokładnie idzie tak, jak była, jaką pan oglądał. Ale chciałem się zapytać pani skarbnik. Będziemy tu długo dyskutować o zadłużeniu. 10 milionów dostajemy zewnętrznych pieniędzy. Czy te 13 milionów, które powinno być w gotowości kredytów, czy my ten kredyt weźmiemy od razu? Tak jak wcześniej państwu też mówiłam na komisjach, kredyt będzie uruchomiony wtedy, kiedy będzie potrzebny. To jest tylko plan, a nie zaciągnięty kredyt. Tutaj pan mówił o zadłużeniach i myślę, że nie sięgnął pan do budżetu innych gmin. I mówiąc o tym, jakby pan mógł przypomnieć, że ten budżet to kpina, tak? Chyba coś takich słów pan użył. Ja bym chciała powiedzieć, że nie wiem, czy pan widział budżet na przykład Suprasla, gdzie kwota długu to jest 30 milionów i mają dużo mniejsze dochody. Gmina Zabudów 22 miliony, połowę budżetu. Także myślę, że warto jest zerknąć jeszcze do innych. Też jest prognoza finansowa. I rozłożone zadłużenie do 2030 roku. Tak jak państwu wcześniej mówiłam, są takie możliwości do spłacenia. Także no, tutaj odnieść się do pana słów. Myślę, że to ten budżet jest do zrealizowania. Nie jest to budżet niemożliwy do zrealizowania. Wręcz przeciwnie. Mamy możliwości, jak państwo zobaczycie przy wskaźnikach. Tutaj nie ma zagrożenia, że jest niebezpieczeństwo spłacenia.
Nikt nie powiedział, że ten budżet, że ten kredyt będzie w całości zaciągnięty. Być może okaże się, że nie będzie takiej potrzeby. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Nie, bo teraz będzie pani Szczesiu. Ale ja mam nawiązanie do tego, co mówiła pani skarbnik, nie chciał się odnieść. Dobrze, no ale to już w nawiązaniu tego, co pan mówił, nie wypowiadał się burmistrz, poszło dalej, także już poczekajmy na komunikat. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Ja chciałbym się odnieść tutaj do tych wypowiedzi moich poprzedników. Też o tym, co pani skarbnik przed chwilą mówiła. Ja w takim kontekście troszeczkę historycznym i osoby, która trochę z boku patrzyła na to wszystko. Bo nie jest tajemnicą, że zaczynam czwarty rok pracy w gminie Wasilków. I jak przyszedłem tutaj, ten budżet na inwestycje w wysokości około 6 milionów złotych nie powalał. On, można powiedzieć, że to był bardzo skromny budżet. Zadłużenie rzeczywiście było 7 milionów z kawałkiem przy budżecie 30-milionowym. Zgadzam się, że ten 500 plus zawyża budżet każdej gminy. Ja jestem ostatnim człowiekiem, który zadłużyłby jakąkolwiek gminę. Uwierzcie mi państwo, ale my rozpoczynamy jakby historyczne inwestycje w gminie Wasilków. Rozpoczynamy inwestycje na kwotę blisko 60 milionów złotych do realizacji w przyszłych latach. W tym roku 2018 to będzie ponad 25 milionów złotych, z tego 15 700 tysięcy złotych to są środki unijne. Więc łatwo powiedzieć, że to jest 60% dofinansowania. Blisko 70% inwestycji, które znalazły się w budżecie. Więc gdyby nie te środki unijne, możecie państwo zobaczyć, może rzeczywiście jakąś inwestycję wykreślimy, ale pan burmistrz postawił przede mną takie zadanie. Mamy zebrać jak najwięcej środków unijnych. Mamy sukces, szanowni państwo. No, proszę bardzo. Pan Kapon mówi, że nie zrealizujemy. Ale kiedy mielibyśmy to zrealizować? Jak w grudniu dopiero podpisaliśmy większości umowy na dofinansowanie. Podjąć takie ryzyko budowy tych ulic bez dofinansowania, no przykro mi, nie dalibyśmy chyba rady. Ale teraz mamy już pewność, mamy środki, mamy pieniądze. Pani tutaj skarbnik mówiła o możliwości kredytowania tych inwestycji, bo też nie wiemy, jakie będziemy mieli wpływy, jak to będzie przychód. Jak wpływy do budżetu będą nam wchodziły na konta, no bo to różnie z tym bywa. Po to nam jest potrzebny ten kredyt, gotowość kredytowa. Trzeba mieć zabezpieczenie. Trzeba mieć zabezpieczenie, oczywiście, bo nie możemy ogłosić przetargu, nie mając takich możliwości realizacji, mimo że wiemy, że będziemy mieli refundację. Więc jest to według mnie taki budżet historyczny. Poza tym to nie wszystko, bo liczymy na to, że jeszcze pojawią się tutaj w styczniu, w lutym, nie wiem, może w marcu inwestycje wspólne z powiatem. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie, widzę, że pan przewodniczący przyszedł, to też będzie mógł nam tutaj powiedzieć, co w powiecie słychać, jakie są środki przeznaczone na gminę Wasilków. Ale mówię, to co w tej chwili rozpoczynamy, to jest budżet historyczny i to są zadania historyczne. Wasilków o tym budżecie się zmieni. Jesteśmy już gotowi, przygotowani na przetargi i państwo jeszcze się dowiecie, bo już tu jest bardzo dużo środków unijnych i rządowych, ale jeszcze przed nami podpisanie jest umowy na Schetynówkę, pierwsze miejsce w województwie. To są kolejne pieniądze, ulica Rabczyńskiego, też ze ścieżką rowerową. 7 metrów to jest standard drogi krajowej i to jest 7 metrów, mało tego, to jest zgodnie z przepisami. Wszystko co powyżej 7 metrów jest niezgodne z przepisami. My zostawiamy poza obrębem zabudowań szerszą drogę, jest możliwość. Natomiast w samym mieście droga nie powinna być szersza. To budzi, to zachęca do szybkiej jazdy.
na tym odcinku od cmentarza, a nawet od ronda do ulicy Zajęczej, nawet dalej do ulicy Polnej, są wyścigi. Mieszkańcy protestują, denerwują się, że szybko jeżdżą samochody. Zwężenie drogi powoduje i zrobienie wysepek, bo tam wysepki będą wysepki też, powodują, że będzie się wolniej jechało, bo będą ludzie musieli, kierowcy będą musieli uważać. Też prowadzimy dużo przejść dla pieszych. Tu chodzi o to, żeby poprawić bezpieczeństwo. Przetargi, tak jak powiedziałem, są przygotowane. I jeszcze może tak przy okazji tej ulicy Zacisznej i Słonecznej, Jurowce w Nowodworce. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że te ulice są bardzo podobne, bo mają około 800 metrów. Tylko w ulicy, na ulicy Słonecznej w Jurowcach są oddane do użytku 4 domy i są 4 rodziny zameldowane. Zameldowane zostały od 2014 roku. W ulicy Zacisznej są 104 osoby i jest kilkadziesiąt domów i zameldowane są od 2002 roku przez te ostatnie lata. I teraz tak, w ulicy Słonecznej rzeczywiście, bo i też trzeba mówić też o kategorii polnej, trzeba uzbroić tę ulicę. Polną i Słoneczną, kanalizację, wodociąg, oświetlenie, co będzie olbrzymim kosztem, a następnie utwardzić. I tutaj nikt chyba z nas nie ma wątpliwości, że tu inwestycje powinny iść. Ale ta ulica jest w trakcie w ogóle inwestowania, tam ludzie się budują. Czyli jeżeli mamy tutaj 104 osoby zameldowane, tu mają 10 osób zameldowanych, no to musimy mieć jakąś gradację. Tu 15 lat mieszkają, tu mieszkają 2-3 lata. No. A w samym Wasilkowie są ulice zamieszkałe od 40 lat, które nie są utwardzone. Więc też powinniśmy mieć jakąś gradację co do tego, gdzie inwestować najpierw. Ale, szanowni Państwo, to w Waszych rękach jest ten budżet i czy on będzie w takim kształcie, a nie innym do realizacji w 2018 roku. Ja wierzę, że on zostanie uchwalony w takiej wersji, jak Państwu przedstawiliśmy, no i będziemy mogli go rozpocząć realizację już od stycznia, czyli za dosłownie 15 dni. Dziękuję bardzo. Pani Grażynko, bardzo proszę. Chciałam odstąpić swoją kolejkę pana Brenda Mińskiewiczowi, ale pan przewodniczący oczywiście zadecydował inaczej, więc dziękuję panu bardzo. Tak. Chcę zapytać, to znaczy tak, chodzi mi o budżet i dziwię się panie burmistrzu z całym szacunkiem do pana, że tak jak pan Hapoń mówił, że ulica Grodzieńska, jeżeli ja będę przeciwna temu budżetowi, to znaczy, że jestem przeciwna remontowi ulicy Grodzieńskiej. Nie jest to prawda, dlatego że te historyczne inwestycje, o których mówi pan Wójwicki, to właśnie historia, między innymi zaplanowanie remontu ulicy Grodzieńskiej, to jest nasza historia, bo to poprzednik zaplanował, że trzeba całość zrobić, rozpoczynając budowę ronda przy ulicy Jurowieckiej. I tu się z panem zgodzę. To jest ta właśnie historia całych tych inwestycji. Mówił pan, panie burmistrzu, że jakieś tam poszły już teraz, znowu będzie tyle konkursów, prawda, bo posłaliśmy na konkursy, które wygramy, na inwestycje, prawda. Przez całe 3 lata jakoś składaliśmy projekty różne, to na Schetynówkę, ulicy Białostockiej, od granic Białegostoku do Wasilkowa. Nie dostaliśmy, projekt został w ogóle najpierw odrzucony, prawda, potem nie dostaliśmy, ponieważ to było na zgłoszenie, prawda, bez żadnych tam punktów nie było. Proszę? Nie było. To, żeby nie było. Tak było. Na zgłoszenie było. Tak. I nie dostaliśmy pieniędzy. Teraz wstawiamy do budżetu, za własne pieniądze będziemy to próbować robić, no bo jakżeż, prawda, trzeba.
Dalej, remont budynku tego. Znowu był projekt, znowu został odrzucony, znowu nie wygraliśmy żadnych pieniędzy, nie dostaliśmy żadnych pieniędzy. Próbujemy teraz remonty za własne pieniądze, prawda? Robić jakieś. Bo też trzeba, bo jest ciasno i też trzeba. Dalej, basen realizujemy rzutem na taśmę, bo jest to obietnica wyborcza. Nie mając, proszę Państwa, żadnego dofinansowania z zewnątrz, jak można rozpocząć inwestycje, planować rozpoczęcie inwestycji, jeżeli nie mamy żadnej nawet złotówki z zewnątrz jeszcze. A to, że my może widzimy światełko, to tak jak Pani Jocz kiedyś powiedziała, może to jest światełko pociągu, który nas rozwiedzie w przyszłych latach. Nie można rozpoczynać inwestycji, jeżeli nie mamy żadnych pieniędzy na to. I tutaj planując, nie będę zresztą się powtarzać, bo o tym mówił i Pan Łuckiewicz, prawda, i poprzednicy, że to jest jedynie realizacja Pana fantazji i Pana obietnic wyborczych. Jakie te inwestycje, teraz konkursy na jakieś inwestycje poszły już? Może wreszcie nam się coś uda wygrać. Może ten ostatni rok przed wyborami rzeczywiście coś rzeczywiście wygramy jakieś pieniądze. Ale to Pani nie widzi, ile rozumów jest. Dziękuję, tylko gwoli sprostowania Pani Grażyno. Przypomnij Pani sobie budżet, uchwalenie budżetu na 2015 rok, o czym tu Pani wspomniała, że to poprzednik zaplanował Białostocko-Grodzieńsko Raczyńskiego. Przypomnę tylko, że pierwsza wersja budżetu na 2015 rok nie było tam ani słowa o remoncie tej drogi, o której Pani wspomniała. Dzięki inicjatywie radnych Gmina Wasilków Wspólne Dobro, dzięki inicjatywie radnych z klubu Gmina Wasilków Wspólne Dobro plus radnych z opcji burmistrza, którzy nie chcieli poprzeć wniosku o budżet bez wpisania głównej ulicy. Ówczesny burmistrz, pan Rukowski, zmienił propozycję budżetową i dopiero wtedy to się znalazło. Także myślę, że tutaj tak gwoli wyjaśnienia i dopowiedzenia tej inicjatywie pana ówczesnego burmistrza. Tak to było dokładnie. Tylko, że jeżeli mówimy o radnych, to mówimy o wszystkich radnych, bo wszyscy radni zdecydowali, a niekoniecznie tylko pan ze wspólnego dobra, czy pani ze wspólnego dobra. Wiem, czy pani decydowała. Jeżeli decydujemy wspólnie, to decydujemy wspólnie, prawda? I wtedy idzie to na wszystkich radnych, a nie tak, że wspólne dobro to było dobre, prawda? Bo tak zdecydowało. Nie, ale ja powiedziałem, przepraszam bardzo. Generalnie inicjatywa wyszła od nas, to jest prawda i to jest fakt. Nie mamy zielonego pojęcia, jak Pani się odnosiła do pierwszej wersji budżetu, bo Pani po prostu nic nie mówiła na ten temat, nie była ani przeciwko, ani za prawdopodobnie, także tego nie wiem. Dlatego jak Pani mówi, czy ja byłam za, czy przeciw? Trzeba Pani taka myśliwa. Moment, bo teraz... Dobra, ale myślę, że to ja tylko tak woli sprostowania tego takiego historycznego wyczynu poprzedniego burmistrza. Proszę bardzo, radny Mickiewicz. Jeszcze w nawiązaniu do słów pani skarbnik, ja mam wrażenie, że pani się odnosi po prostu do danych, które są dla pani wygodne. Ja mam taką propozycję, żeby przy tworzeniu budżetu wieloletniej prognozy finansowej, abyśmy gonili najlepszych, a nie równali, że tak powiem. Może pan podać? Dla mnie takim świetnym przykładem rozwiązania finansami jest gmina Czyżew, która konsekwentnie unika zaciągania zadłużenia i ja bym chciał brać z tej gminy przykład, bo pomimo braku tego zadłużenia robi duże inwestycje unijne i pozyskuje konkretne środki. Dziękuję. Chciałem, dzisiaj łamaliśmy się opłatkiem. Rozumiem, że każdy radny ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Będziemy tutaj jeszcze godzinę wyrażać swoje opcje, wiedzę. Wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji. Przejdźmy do głosowania i każdy wyrazi swoją opinię. Wniosek formalny, bo trzeba przegłosować. Pytanie o wniosek było ulicę Polną i tą Słoneczną i
nie odniesiemy się do tego. Nie, ten wniosek jest. Jest. Ten wniosek będzie poszczególny. Wniosek jest. Oczywiście ja mniejsze wniosek. Będą głosowane przed uchwałą budżetową. Momencik, mamy teraz wniosek formalny, czy głosujemy wniosek formalny, później wrócimy do dyskusji ewentualnie lub nie wrócimy. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku wiceprzewodniczącego tutaj Szemeniuka? Kto jest za zakończeniem dyskusji?